Dzień dobry. Nazywam się Elżbieta Kłosowska-Hilscher. Jestem dyrektorem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Szubinie. Zapraszam Was do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. Zapraszam Was do klasy ogólnej. Jest to klasa dla uczniów, którzy jeszcze nie sprecyzowali swoich zainteresowań. Daje ona zatem możliwość rozwijania się w różnych dziedzinach nauki. Uczniowie klasy ogólnej mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych w ramach programu Wyższa Klasa. Zajęcia te obejmują matematykę, język angielski, język niemiecki, biologię i chemię, a także doradztwo zawodowe. Dla chętnych uczniów istnieje również szansa rozwijania talentu aktorskiego w Teatrze Meandry, nauki programowania w kole robotycznym, rozwijania myślenia strategicznego w kole szachowym, rozwoju fizycznego w lekkiej atletyce i grach zespołowych, naukę biznesu w klubie przedsiębiorczości, a także doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim poprzez udział w projektach Erasmus+ i związanych z tym wyjazdach do różnych krajów europejskich. Absolwenci klasy ogólnej mogą studiować na wielu kierunkach studiów związanych z ich predyspozycjami i zainteresowaniami, które odkryli podczas nauki w liceum. Zapraszam Was również do klasy prawno-policyjnej. Klasa ta została objęta patronatem Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią. Dodatkowym przedmiotem realizowanym w tej klasie jest edukacja prawno-policyjna prowadzona przez funkcjonariuszy policji oraz prawnika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dodatkowo realizowana jest także samoobrona i techniki interwencji. W tej klasie uczniowie przejdą również szkolenie strzeleckie, a dodatkowym atutem są punkty przy rekrutacji do służb policji. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w Komisariacie Policji w Szubinie. Moje nazwisko to Pojutowska Krystian, stopień młodszy aspirant. Cześć, mam na imię Igor. Chodzę do liceum w Szubinie. Zapisałem się na profil prawno-policyjny we wrześniu tego roku. Stwierdziłem, że moim marzeniem było zostać policjantem, a to liceum jest pierwszym krokiem do spełnienia tego marzenia. Mamy różne zajęcia i szkolenia z panami policjantami, zajęcia z kryminalistyki oraz strzelnice. Co ja mogę Wam powiedzieć? No, musicie przyjść do tego liceum, żeby się sami przekonać. Bardzo Was zachęcam, żebyście przyszli tutaj, jeśli chcecie spełnić swoje marzenia w tym kierunku. Zapraszam Was do klasy biologiczno-medycznej. Zajęcia laboratoryjne w tej klasie z biologii i z chemii będą realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi. Dodatkowym przedmiotem w tej klasie jest ratownictwo medyczne. Dla chętnych uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania medyczne, praca w drużynie sanitarnej. Absolwenci tej klasy z powodzeniem studiują na kierunkach medycznych, biologicznych i chemicznych. Zapraszam. Ladies and gentlemen, nadszedł czas, aby wybrać najlepszą szkołę. Walczyć będę. Strona jasna ze stroną ciemną. I ty musisz wybrać swoją własną stronę. Diabli wiedzą, jaką szkołę wybrać. Bezpieczna. Szkoła dobra jak diabła. A jak nie wierzysz, to idź do diabła. Czas tutaj zleci jak z bicia. Po tej szkole zarobisz pieniądze nie z tej ziemi. Tak w ogóle jesteśmy kolejni.
Szkoła podjęła wyzwanie realizacji międzynarodowych projektów w ramach programu Erasmus+. Pierwszy z nich, nowoczesna szkoła otwarta na wyzwania współczesnej Europy, dotyczy szkolenia kadry nauczycielskiej. Nauczyciele języków obcych i przedmiotów nauczyli się na kursach, w jaki sposób uatrakcyjnić lekcje, jak prowadzić lekcje z użyciem najnowszych technologii. To posłużyło jako punkt wyjścia do następnego projektu. Właśnie drugiego projektu, który dotyczy właśnie jednej z tych metod, Flip Classroom, czyli odwróconej klasy. Dotacja w ramach tego projektu 40 tysięcy posłużyła na zakup sprzętu, na tablice interaktywne, monitor interaktywny, tablice graficzne oraz na wymianę międzynarodową do Włoch i na Węgry dla uczniów. Obecnie przygotowujemy dwa następne projekty, równie interesujące. Pierwszy z nich dotyczy robotyki i fraktali. Projekt jest matematyczno-informatyczny. A drugi z nich to rozszerzona rzeczywistość. Brzmi tak zagadkowo, ale jest to projekt dotyczący geografii, studiujących geografii, języka polskiego, kultury szeroko rozumianej. Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Małgorzata Bielska-Pingot i jestem nauczycielem wychowania fizycznego w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Szubinie. Możemy pracować naprawdę w fantastycznym obiekcie, pięknie wyposażonym i mam nadzieję, że zachęcę Was do przyjścia do naszej szkoły, ponieważ mamy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, koszykówka, siatkówka, wprowadzamy nową dyscyplinę, czugbal. Oczywiście nie tylko takie zajęcia, ale zajęcia również rekreacyjne, kajaki, żagle. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że każdy z Was będzie mógł wybrać coś dla siebie. My jesteśmy po to, żeby Was wspierać, pomagać w Waszym rozwoju, a Wy będziecie dalej tworzyć historię tej szkoły, która jest, uważam, bardzo bogata. Mamy duże osiągnięcia sportowe. Jeżeli przyjdziecie tutaj do naszej szkoły, będziecie mogli ją również rozwijać, ponieważ to nie mury tworzą historię, tylko ludzie. To wszystko należy do Was i to jest w Waszych rękach. My Was będziemy wspierać. Serdecznie zapraszam do naszej szkoły. Dziękuję. Zapraszamy zatem do naszego liceum, w którym każdy znajdzie swoje miejsce.